Pamiętam doskonale ten dzień, w którym uległem wypadkowi, gdzie wybrałem się w piękną pogodę na przejażdżkę motocyklem, co zawsze uwielbiałem i najchętniej tak spędzałem czas na podróżowaniu. Ocknąłem się już w momencie, kiedy ktoś z przejeżdżających osób odrzucił mnie tak naprawdę i wezwał karetkę. Kiedy znalazłem się w szpitalu, nie byłem w stanie ruszać już kończynami dolnymi. Doznałem uszkodzenia rdzenia kręgowego na wysokości TH4, co spowodowało paraliż od miejsca uszkodzenia do samych stóp. Na dzień dzisiejszy niestety nie udało się jeszcze stanąć na nogi. Wypadek w moim życiu zmienił patrzenie na ludzi, na to, co się stało. Tak naprawdę zacząłem bardziej doceniać to, co mam, osoby, które są wkoło. Największą nadzieją jest to, że w momencie, kiedy się rehabilituję cały czas intensywnie, zauważam drobne zmiany. Są to niewielkie napięcia mięśni, które potrafię w jakimś stopniu wygenerować, czy ogólnie poprawa tego, że jestem w stanie w coraz większym stopniu samodzielnie funkcjonować i chciałbym w perspektywie czasu oczywiście osiągnąć cel ten największy, czyli stanąć znowu na nogi. Życie aktywne przede wszystkim pomaga zachować funkcjonalność całego ciała. Pomaga ruszyć się z własnego domu. Tak naprawdę dom w pewnym stopniu może być więzieniem dla człowieka, jeżeli nie ma możliwości wydostania się i tak samo ogranicza go. Każde wyjście z domu, każde spotkanie się z inną osobą, znalezienie sobie zajęcia, wyjście na chwilę, zapomnienie o problemie, który mamy, powoduje to, że samopoczucie, ogólnie chęć dalszego życia staje się dużo bardziej wartościowa. 1% podatku tak naprawdę w ogromnym stopniu wpłynął na to, co dzisiaj jestem w stanie pokazać i to, co na dzień dzisiejszy osiągnąłem. Przekazując 1% na stowarzyszenie Sursum Corda, pomagacie takim osobom jak ja, za co serdecznie dziękuję.